Witam, z tej strony Salador i zapraszam na Poczyta Saladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i restauracja Le Bon Ton. Zapraszam. Mam dla wszystkich wspaniałą wiadomość, powiedziała z promiennym uśmiechem mama. Ciocia Bella zaprasza nas na obiad do Le Bon Ton, najlepszej francuskiej restauracji w mieście. Ojejku, Le Bon Ton, powiedział doskonały Damianek. Jeszcze nigdy tam nie byliśmy. Koszmarny Karolek na chwilkę przestał bazgrać po klaserze Damianka i cały skamieniał. Francuska restauracja, tylko nie to. To oznaczało wyłącznie jedno. Dziwne, obrzydliwe jedzenie. Żadnych hamburgerów, odrobiny keczupu i ani okruszka pizzy. To oznaczało nigdy, przy nigdy, nigdzie nie idę! wrzasnął Karolek. Nigdy nie będzie miał gwarancji, że jego danie polane obleśnym sosem ze wstrętną zieleniną nie jest bardzo silnie działającą trucizną. Bleh. Są urodziny mamy, powiedział tata, więc zamierzamy je uczcić. Ja wyłącznie chodzę do zapchaj się i zmiataj albo tłustego Tomaszka. Nie pójdę do lebą Ależ Ależkaralku, powiedział doskonały damianek, układając swoje zabawki. To wielka szansa, aby spróbować nieznane potrawy. Mama rozpromieniła się. No, właśnie, Damianku, poznawanie nowych rzeczy jest bardzo pouczające. Wcale nie! warknął koszmarny Karolek. Nie cierpię kosztować nowego jedzenia, skoro stare mi odpowiada. Ja to kocham powiedział tata uwielbiam wszystko, z wyjątkiem pomidorów. A ja unikam jedynie ośmiornic dodała mama. Ja uwielbiam wszystkie warzywa, oprócz buraczków oznajmił doskonały Damianek. Najpyszniejszy jest szpinak i kiełki soi. Ja tego wszystkiego nie znoszę wychrypiał Karolek. Czy dają tam makaron? Cokolwiek tam dają, będzie z pewnością doskonałe oznajmiła stanowczo mama. A są tam hamburgery Jeśli nie, to nie idę łukał Karolek. Mama spojrzała na tatę. Tata spojrzał na mamę. Ostatnim razem, kiedy wzięli Karolka do eleganckiej restauracji, dostał pod stołem ataku nieposkromionej złości. A jeszcze wcześniej biegał z wrzaskiem wokół cudzych stolików, porywając pieprz i sól, a następnie dostał mdłości na środku sali. No a jeszcze wcześniej mama i tata woleli o tym zapomnieć. Czy mam zadzwonić po nianie? cichutko spytał tata. Mamy go zostawiać w mojej urodziny? wyszeptała mama. Przez chwilę dała się uwieść myśli, by zostawić Karolka w domu. Następnie ciężko westchnęła. Karolku, jedziesz z nami i będziesz się odpowiednio zachowywał, powiedziała stanowczo mama. Twój kuzyn Wojtuś też tam będzie. Chyba nie chcesz kompromitować się w obecności Wojtusia. Włosy na głowie Karolka niebezpiecznie się zjeżyły. Wojtuś! Wyniosły Wojtuś! Arcywróg koszmarnego Karolka, a zarazem najwstrętniejszy kuzyn świata. Jeśli gdziekolwiek istniał obrzydliwszy chłopiec niż pełzający wokół Wojtuś, to koszmarny Karolek gotów był zjeść najbardziej lepkie robaki. Ostatnio, kiedy się widzieli, Karolkowi udało się wmówić Wojtusiowi, że pod jego łóżkiem siedział potwór. Wojtuś poprzysiągł zemstę. Był zdecydowany na najbardziej odrażający czyn, by Karolek dostał za swoje. Kurcze, koszmarny Karolek naprawdę nie cierpiał wyniosłego Wojtusia. Kurcze, wyniosły Wojtuś naprawdę nie cierpiał koszmarnego Karolka. Nie idę z wami i koniec! wrzasnął koszmarny Karolek. Karolku, powiedział tata. Proponuję ci pewien układ. Jaki układ? Zainteresował się Karolek. Należy zachować rozsądek i nie wyzbywać się podejrzeń, gdy rodzice proponują jakikolwiek układ. Chciałbym, abyś był miły i ze wszystkimi rozmawiał i abyś zjadł wszystko z Twojego talerza, bez zbędnych komentarzy i zamieszania. Jeśli dotrzymasz słowa, dam Ci dwa funty. Dwa funty? Całe dwa funty? Koszmarny Karolek aż za nie mówił. Całe dwa funty, jedynie za to, żeby rozmawiał i wziął do ust parę łyżek niezbyt dobrego jedzenia. Zazwyczaj musiał to robić za darmo. A może trzy funty? Spytał Karolek. Karolku, powiedziała mama. Dobrze, umowa stoi. Oświadczył koszmarny Karolek. Ale nie przełknę ani kęsa, a oni do tego mnie nie zmuszą, pomyślał. Już on znajdzie sposób. Tata powiedział, że ma zjeść wszystko ze swojego talerza. Być może pewna ilość jedzenia nie znajdzie się na jego talerzu. Koszmarny Karolek uśmiechnął się. Doskonały Damianek przestał układać klocki. Przez chwilę się zastanawiał, czy także on nie powinien otrzymać dwóch funtów. A jaką ja otrzymam nagrodę za bycie grzecznym, spytał doskonały Damianek. Twoja dobroć jest nagrodą samą w sobie, odparł tata. W restauracji panowała cisza. Stoły przykrywały śnieżno-białe obrusy, a krzesła spowijał złocisty jedwab. Z sufitu zwieszały się ogromne złote żyrandole, podzwaniały kryształowe kieliszki. Prostokątne porcelanowe talerze lśniły w świetle żyrandoli. Koszmarny Karolek był pod wrażeniem. "Kurczę!" powiedział Koszmarny Karolek. Czuł się jakby przekroczył bramę jakiegoś pałacu. "Czyżbyś nigdy jeszcze tu nie był?" szyderczo zagadnął wyniosły Wojtuś. "Nie, nie miałem okazji," powiedział Karolek. "My stołujemy się tutaj od dawna," oznajmił Wojtuś. Was zapewne na to nie stać. A my jadamy zazwyczaj w zapchaj się i zmiataj, skłamał Karolek. Ciszej Wojtusiu, powiedziała ciocia Bella. Z pewnością zapchaj się i zmiataj to urocze miejsce. Wojtuś chrząknął znacząco. Karolek kopnął go pod stołem. Au! zawył Wojtuś. Karolek mnie kopnął. Nie kopnąłem, powiedział Karolek. Przypadkowo go dotknąłem. Karolku, powiedziała mama przez zaciśnięte zęby. Pamiętasz, co ustaliliśmy w sprawie twojego zachowania? Jesteśmy w bardzo eleganckim miejscu. Koszmarny Karolek naburmuszył się. Spojrzał w koło podejrzliwie. Było dokładnie tak, jak się tego obawiał. Każdy był zajęty zjadaniem bardzo dziwnych kawałków czegoś całkiem nieznanego, w przebrzydłym sosie. Karolek zaglądnął pod stół, czy przypadkiem już kogoś nie zemdliło. Pod sąsiednimi stołami nie znalazł żadnej osoby z objawami zatrucia pokarmowego. To tylko kwestia czasu, ponuro pomyślał Karolek. W tym miejscu nie przełknę ani kęsa. Mama, tata Damianek i bogata ciocia Bella prowadzili wesołą konwersację. Koszmarny Karolek siedział z posępną miną obok wyniosłego Wojtusia. Dostałem nowy rower, zaczął przechwalać się Wojtuś. A ty pewnie dalej masz ten sam przerdzewiały gruchot, co zeszłego roku. Ciszej Wojtusiu, powiedziała ciocia Bella. Noga koszmarnego Karolka była już gotowa, aby wykonać mocne kopnięcie. to Polska, ile razy mam ci powtarzać, że nie przeżuwa się jedzenia z otwartą buzią, dudnił czyjś donośny głos. Szmarny Karolek spojrzał w bok i zamarł z wrażenia. Tak, w samym rogu sali przy małym stoliku siedziała jego budząca postrach nauczycielka, pani Kat Toporska. Osoba, która jej towarzyszyła, była od niej wyższa, bardziej koścista i jeszcze straszniejsza. I nie trzymaj łokci na stole! Naturalnie, mamo, powiedziała cichutko pani Kat Toporska. Karolek nie wierzył własnym uszom. Czyżby nauczycielki posiadały jakieś matki? Czy kiedykolwiek nauczycielki wychodziły sobie ze szkoły? To niemożliwe! Beatrycze, przestań się garbić! Dobrze, mamo, powiedziała pani Kattoporska, prostując się o milimetr. Co zatem zamawiamy? spytała donośnie ciocia Bella. Koszmarny Karolek oderwał wzrok od pani kattoporskiej i spojrzał uważnie na menu. Wszystko było po francusku. E, polecam wam małże, powiedziała ciocia Bella. Małże, fuj! wrzasnął Karolek. Albo e, tra-ta-ta-ta-ta-ple-ple-ple. Ple, ple. Ciocia Bella wypowiedziała kilka tajemniczych słów w języku francuskim. Może tak, powiedziała mama niepewnie. Może, może dodał równie niepewnie tata. Ciociu, zamów za mnie, oznajmił doskonały Damianek. Każdą potrawę zjem z przyjemnością. Koszmarny Karolek nie miał pojęcia, co zaproponowała Ciocia Bella, ale jednego był pewien: nie tknie żadnego dania wymienionego w tym menu. Chcę hamburgera! zażądał Karolek. Tu nie podaje się hamburgerów. Powiedziała stanowczo mama. Nie w restauracji Le bon tą Powiedziałem, że chcę hamburgera, wrzasnął koszmarny Karolek. Siedzący przy stolikach obok spojrzeli na Karolka. Karolku, nie bądź koszmarny, syknęła mama. Nie rozumiem, co jest w tym menu, wrzeszczał Karolek. W tej sekundzie się spokój, syknął tata. Albo pożegnaj się z dwoma funtami. Mama zaczęła tłumaczyć doskonałe, coś na czymś upieczonym z jakimś sosem. Brzmi nieźle, powiedział tata. Poczekaj, tu jest dokładniej, dodała mama. Duży kawałek czegoś, zawinięty w coś, z czymś ugotowany w czymś z marchewką. Świetnie, biorę właśnie to, powiedział tata. Uwielbiam marchewkę. Mama kontynuowała tłumaczenie. Karolek otworzył usta, by wrzasnąć, że. Dlaczego nie zamówisz tripe? spytał Wojtuś. A co to jest? spytał podejrzliwie Karolek. Nie będziesz chciał wiedzieć, odparł Wojtuś. Będę! powiedział Karolek. Flaki, wyjaśnił Wojtuś. Najbardziej poskręcana część jamy brzusznej. Koszmarny Karolek parsknął śmiechem. Czasami naprawdę było mu żal Wojtusia. Czy Wojtuś myślał, że nabierze Karolka w tak prymitywny sposób? Tripe to na pewno wymyślne francuskie słowo na spaghetti, albo mogły to być na przykład trufle. Zamów sobie escargots, zaproponował Wojtuś. Polecam. A co to są escargots? spytał Karolek. Wyniosły Wojtuś rzucił mu wyniosłe spojrzenie. O, bardzo przepraszam. Zapomniałem, że nie masz w szkole francuskiego. Ja uczę się tego języka od lat. Dobrze ci tak, powiedział koszmarny Karolek. Escargots to są ślimaki, głupku, wyjaśnił wyniosły Wojtuś. Wojtuś musi naprawdę uważać mnie za prawdziwego głupka, pomyślał z oburzeniem Karolek. Ślimaki? Haha, <laughs> w restauracji? Nawet gdyby. No pewnie, ślimaki, ty wstrętny kłamczuchu, powiedział Karolek. Wojtuś wzruszył ramionami. Dzidzi się boi, co? szydził. Mamusiu, ratuj. Koszmarny Karolek był oburzony. Każdy, kto ośmielił się nazwać go nie istniał wśród żywych. Wcale nie, powiedział koszmarny Karolek. Marzę o zjedzeniu ślimaka. Na pewno ślimak okaże się rybą, lub czymś innym w lepkim, odrażającym sosie. Ale co z tego? Eskargoc na pewno nie będą wstrętniejsze od jakiejkolwiek innej paskudnej potrawy w tym menu. Wojtuś musi bardziej się postarać, aby go nabrać. Zamówi tak zwane ślimaki, tylko po to, aby pokazać, jak strasznym kłamcą jest Wojtuś. Potem będzie mógł żartować do woli z wyniosłego Wojtusia. Co państwo dziś zamawiają? spytał francuski kelner. Ciocia Bella złożyła zamówienie. Świetny wybór, madame! powiedział kelner. Tata także złożył zamówienie. Kelner aż cmoknął. Magnifique, monsieur. Nasza specjalność! Następnie mama złożyła zamówienie. Bravo, madame! A ty... Co chciałbyś, młody człowieku? Kelner zwrócił się do Karolka. Poproszę o eskargoc, powiedział Karolek. Hmm, powiedział kelner. Monsieur jest prawdziwym koneserem. Koszmarny Karolek miał duże obawy co do znaczenia tego określenia. Wyniosły Wojtuś, szyderczo się uśmiechnął. Co to wszystko znaczy? pomyślał koszmarny Karolek. Beatrycze, pozjadaj te warzywa. Tak, mamo. Beatrycze, nie mlaskaj. Dobrze, mamo, szepnęła pani kattoporska. Beatrycze, nie ziewaj. Nie ziewałam, powiedziała pani kattoporska. Tylko nie próbuj mi zaprzeczać, powiedziała mama pani kattoporskiej. Kelner znów się pojawił, niosąc sześć talerzy, przykrytych srebrnymi pokrywami. Wyłala, powiedział, podnosząc pokrywy, cały rozpromieniony. Bon appétit. Każdy wpatrywał się bacznie w swój talerz. Uuh, powiedziała mama, spoglądając na swą ośmiornicę. O, powiedział tata, wbijając wzrok w swoje faszerowane pomidory. Nieek. Powiedział Damianek na widok buraczkowego musu. Koszmarny Karolek badał wzrokiem zawartość swego talerza. To wyglądało to mogły być! O nie! To były ślimaki! To naprawdę były ślimaki! Śliskie, świecące, śnięte ślimaki. Wciąż jeszcze w skorupkach polane roztopionym masłem, lecz niewątpliwie ślimaki. Wojtuś naprawdę go nabrał. Ręka koszmarnego Karolka wyciągnęła się, by cisnąć ślimakami w Wojtusia. Wyniosły Wojtuś dostał ataku śmiechu. Koszmarny Karolek zmienił decyzję i zacisnął zęby. Nie pozwoli, aby Wojtuś był świadkiem jego upadku. Zamówił ślimaki, więc zje ślimaki. A kiedy zrobi mu się niedobrze, postara się być bardzo blisko Wojtusia. Koszmarny Karolek pochwycił widelec i zagłębił go w skorupę. Następnie zamknął oczy i wepchnął ślimaka do ust. Koszmarny Karolek zaczął przeżuwać. Koszmarny Karolek dalej przeżuwał. Hmm, powiedział koszmarny Karolek. Następny ślimak trafił do jego ust i zaraz następny. Hmm, powiedział koszmarny Karolek. Nigdy, przy nigdy nie jadłem czegoś tak pysznego. Dlaczego nikt do tej pory mu nie powiedział, że w Le bon ton podają tak cudowne potrawy? Ordynarny Olo musi się o tym dowiedzieć. Wniosły Wojtuś nie wyglądał na zadowolonego. Jak smakuje twój sos z robaków, Wojtusiu? spytał wesoło Karolek. Ten sos nie jest z robaków, powiedział Wojtuś. Robaczki, robaczki, robaczki wyszeptał Karolek. Wiją się i przewracają na boczki. Wojtuś odłożył widelec na bok. To samo zrobili mama, tata i Damianek. Co się stało? Dlaczego nie jecie? spytał Karolek z pełną buzią. Chyba. Nie jestem głodna, odparła mama. Przecież sama mówiłaś, że trzeba zjeść wszystko, co się ma na talerzu, powiedział Karolek. Chyba tego nie powiedziałem, powiedział cichutko tata. Powiedziałeś, stwierdził dobitnie Karolek. Więc teraz jedz. Nie lubię buraczków, jęknął doskonały Damianek. Ciszej, Damianku, szepnęła mama. Damianie! Nie wiedziałam, że jesteś tak wybredny, powiedziała ciocia Bella. Nie jestem, łukał Damianek. Beatrycze, powiedziała ostrym głosem mama pani Kattoporskiej. Uważaj, kiedy się do ciebie zwracam. Tak, mamo, wymamrotała pani Kattoporska. Bierz przykład z tego chłopca, powiedziała mama pani Kattoporskiej, wskazując na koszmarnego Karolka. Siedzi spokojnie i tak pięknie się posila. Pani Kattoporska odwróciła się i dostrzegła Karolka. Jej twarz poczerwieniała, przybrała kolor purpury i następnie zbladła. Karolek pomachał jej dyskretnie, kiedy posłała mu słaby uśmiech. Kurczę. Po raz pierwszy w życiu chętnie pójdzie do szkoły.